Czas na przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia, czas na najnowsze wydanie Studia Grupy Orlen. Zapraszam. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. Poznajmy najważniejsze tematy tego programu. Wsparcie dla Orlenowskiej Fundacji. Scena małego widza. Chemia, nauka godna zainteresowania. Fundacja Orlen Dar Serca od lat spełnia rozmaite cele zgodnie ze swoim statutem. Wsparciem dla ich realizacji są środki przekazane przez podatników pochodzące z przekazania 1% podatku dochodowego na konto naszej korporacyjnej organizacji pożytku publicznego. Około pół godziny drogi od Płocka, nieopodal Gostynina, znajduje się wieś Różków, a w niej placówka opiekuńczo-wychowawcza Nowy Start, jedna z około 350, które ma pod swoją opieką Fundacja Orlen Dar Serca. Nowy Start działa od 2011 roku, obecnie jest miejscem pobytu dla 8 dzieci. Przekazując 1% podatku dochodowego na rzecz fundacji, mamy szansę wesprzeć działania fundacji skupiające się na szerokiej pomocy rodzinnym domom dziecka. Fundacja niejednokrotnie wspierała nas w wielu wartościowych inicjatywach. Mieliśmy okazję uczestniczyć w wyjeździe na kolonię Dom Rzeżyny. Następnie braliśmy udział w wyjeździe narciarskim w Szczyrku. Do tej pory braliśmy również udział w wielu takich imprezach okolicznościowych, na przykład Discovery Camp, Werwa Street Racing, czy spotkania mikołajkowe, Finansjada. Ponadto pracownicy Orlenu przyjechali do nas w ubiegłym roku z prezentami dla naszych podopiecznych. Jeśli chodzi o takie jednorazowe akcje, należałoby wspomnieć o tym, że Fundacja Orlen Dar Serca wspierała nas pod kątem bezpieczeństwa naszego domu. Przekazywała nam czujki czadu, dymu, gaśnice, koce gaśnicze czy apteczki zakładowe. Fundacja Orlen Dar Serca myśli nie tylko o dzieciach, ale organizuje również wiele konferencji służących wymianie wiedzy i doświadczeń dla prowadzących placówki. Rozliczając się z Urzędem Skarbowym, można skorzystać z gotowego programu, który ułatwi nam te czynności, a jest dostępny na internetowej stronie Fundacji Orlen Dar Serca, zarówno w wersji online, jak i do pobrania. W zeszłym roku po raz pierwszy zaproponowaliśmy w ramach działań Orlen dla Płocka spotkania z bajkowym światem dla najmłodszych mieszkańców miasta. W nowym roku kalendarzowym powróciliśmy do realizacji projektu, który spotkał się ze świetnym przyjęciem rodziców i ich dzieci. O renomie cyklicznych przedstawień dla dzieci świadczy duże zainteresowanie bezpłatnymi wejściówkami oraz frekwencja podczas przedstawień. Zależało nam na tym, żeby umożliwić dzieciom kontakt ze sztuką w takim profesjonalnym wydaniu, stąd w Płocku gościliśmy teatry z całej Polski, z Łodzi, z Wrocławia, z Torunia czy Krakowa. Kolejki już przy odbiorze biletów i też pełna frekwencja na sali pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na takie rodzinne spotkania ze sztuką, na wspólne spędzanie czasu. Stąd też Polski Koncern Naftowy Orlen wspólnie z naszym partnerem, Płocką Spółdzielnią Mieszkaniową, lokatorsko-własnościową, postanowiliśmy kontynuować projekt. W 2018 roku ponownie w ramach akcji Orlen dla Płocka Dzieciństwo z uśmiechem zapraszamy najmłodszych na spektakle, w sumie będzie ich 11. Projekt oceniamy bardzo dobrze, pozytywnie. Jest to drugi raz, gdy bierzemy udział w takim projekcie. Bilety faktycznie było ciężko zdobyć, natomiast dlaczego się zdecydowaliśmy? No bo dla nas się między innymi, dla mnie i dla mojej żony uczy się uśmiech małego. Jesteśmy bardzo szczęśliwe, że możemy tutaj być, ponieważ wynika z tego bardzo wiele korzyści dla rozwoju mojej córeczki. Oprócz edukacyjnych tutaj aspektów doceniamy to, że jest to wspaniała forma zabawy. Przez zabawę dzieciaki się uczą bardzo ważnych treści. No, nie pomijam też oczywiście tego faktu, że możemy miło spędzić razem tutaj czas. Zosia bardzo przeżywa każde przedstawienie. Muszę być bliziutko niej, ale emocjonalnie też się dzięki temu na pewno rozwija. Inicjatorem i sponsorem spotkania najmłodszych w wieku 4 do 9 lat ze sztuką teatralną, podobnie jak w ubiegłym roku, jest PKN Orlen. Fundacja Unipetrol oraz Uniwersytet Chemii i Technologii w Pradze zorganizowały atrakcyjną wystawę chemiczną dla ponad 400 uczniów z Litwinowa i okolic pod nazwą Bajeczny Dzień z Chemią.
Organizatorzy podeszli do tematu w zabawny sposób. Chcieli pokazać, że chemia jest nowoczesnym i atrakcyjnym przedmiotem, który zapewnia nieskończoną liczbę odkryć, a przy okazji może być powołaniem do przyszłej pracy. Po tym, co jsme se zaměřili na střední školy a zjistili jsme, že je potřeba vzbudit zájem o chemii už na základních školách, tak věříme, že tohle je jedna z cest, jak probudit už u těch mladších žáků nebo mladších studentů zájem o chemii. Tak jako líbí se mi jako celkově všechno, je to velmi zajímavé a určitě se musím poučit na chemii, abych měla lepší známky. Hvězdami popoludnia s chemií byli Michael Londesborough, naukowiec z Czeskiej Akademii Nauk, který pokazal kilka zabavných doświadczeń, studenti Braskiej Szkoły Powszechnej, kteří zachwycili zebranych przywiezionym robotem, oraz Lucy Szpakowa i Matej Wilczek, których dzieci znają z czeskiego programu telewizyjnego Vivina. Zarząd PKN Orlen podjął decyzję w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy za 2017 rok. Propozycja, która zostanie poddana pod rozwagę walnego zgromadzenia spółki, to utrzymanie wysokiego poziomu 3 zł na akcję, podobnie jak za rok 2016. Jeśli zaproponowana wysokość dywidendy spotka się z akceptacją walnego zgromadzenia spółki, koncern wypłaci około 1 300 milionów złotych swoim akcjonariuszom w drugiej połowie tego roku. Każdy pracownik może zgłosić swojego kandydata do tytułu Zasłużony Pracownik PKN Orlen w kategorii za postawę prospołeczną. Wniosek o przyznanie tytułu powinien zostać podpisany przez co najmniej 30 pracowników Orlenu popierających kandydaturę. Termin składania wniosków upływa 31 marca. Decyzją zarządu klubu SPR Wisła Płock Piotr Przybecki przestał być trenerem pierwszego zespołu Orlen Wisły Płock. Jego obowiązki przejmą drugi trener Krzysztof Kisiel i trener bramkarzy Artur Gural. Kierowanie zespołem klub powierzył im do końca sezonu. Koszykówka jest najpopularniejszym sportem we Włocławku. Nie dziwi więc, że pracownicy Anwilu nie tylko są na trybunach Hali Mistrzów podczas meczów Anwilu Włocławek, ale także sami spędzają czas uprawiając tę dyscyplinę sportu. Znając sportowe pasje swoich pracowników, Anwil umożliwia im aktywne spędzanie czasu. Jedną z takich form jest turniej Anwil pod koszem. W tym roku odbyła się jego druga edycja. Finałowe rozgrywki poprzedziły zakładowe eliminacje. Ostatecznie w starciu o trzecie miejsce zagrali reprezentanci Zakładu Chloru i Ługu Sodowego pod nazwą Chlor i Zakład Przetwórstwa Tworzyw, czyli Rozwajlery. Zwyciężyli ci drudzy 40-36. W meczu finałowym zmierzyły się zespoły Amoniaku z Żuczkami, czyli zawodnikami Wydziału Produkcji Pomocniczej. 37-29 wygrał team Amoniak i podobnie jak przed rokiem był najlepszy w całym turnieju. Mi się bardzo podobał mecz, przede wszystkim brązowy, bo mecz finałowy zdominowany był przez ekipę Amoniaka, ale z roku na rok widać duży postęp ekipy, bardzo ładnie wyglądają w tym roku. Nie przytyli za bardzo, także widać, że się dobrze przygotowali. Jesteśmy wszyscy razem częścią tej organizacji anwilowskiej i cieszę się też, że mogę trochę uczestniczyć w niej. Wielkie gratulacje jeszcze raz dla zespołu Amoniaka i dla wszystkich uczestników. Mam nadzieję, że się widzimy za rok. Po ceremonii medalowej uhonorowano najlepszego zawodnika meczu finałowego. Został nim Łukasz Kujawski, a w nagrodę będzie mógł pojechać na mecz wyjazdowy ukochanej drużyny wspólnie z zawodnikami Anwilu Włocławek. Za piłkarzami nożnymi Wisły Płock kolejne spotkanie, tym razem wyjazdowe. W meczu ze Śląskiem Wrocław osiągnęli bramkowy remis. Wisła Płock przyjechała do Wrocławia z konkretnym nastawieniem: zdobyć komplet punktów i mieć do końca sezonu stałe miejsce w górnej ósemce tabeli. Oczekiwania jednak zweryfikowała murawa i gospodarze. Wynik 1-1, który oba zespoły wywalczyły do przerwy, nie zmienił się w drugiej połowie i drużyny z Mazowsza i Dolnego Śląska zdobyły po punkcie. Także bramki w tym spotkaniu padały w podobnych okolicznościach. Najpierw rzut karny dla gości wykorzystał Semir Stilić, a tuż przed ostatnim gwizdkiem pierwszej połowy jedenastkę skutecznie wykonał Marcin Robak. Mecz bez wielkiej historii, ale jeden punkt wywalczony w spotkaniu ze Śląskiem dał piłkarzom Wisłe miejsce w grupie mistrzowskiej. Kolejne wydanie Studia Grupy Orlen już niebawem, bo za tydzień, a dziś to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Zatem dziękuję, kłaniam się i do zobaczenia.